Ziemie raciborska i opawska, dziś przedzielone granicą państwową, w ciągu wieków wielokrotnie stawały się areną walk żywiołów, m.in. polskiego i czeskiego. 1000 lat temu stanowiły jednak jedną wspólnotę terytorialną – Polacy i Czesi. Dziś dwa różne narody, dwa odrębne języki. 1000 lat temu tworzyli jedno słowiańskie plemię. Po Celtach, germańskich kwadach i wandalach, a przed Wielkomorawianami, czeskimi przemyślidami i wreszcie polskimi piastami, wokół dzisiejszych miast Raciborza, Opawy, Głubczyc i Krnowa rozciągało się terytorium plemienne Golężyców, ludu przybyłego na te tereny prawdopodobnie już w VI wieku. Golężycy nie byli plemieniem ludnym. Potencjał demograficzny był mały. Golężycy zamieszkiwali urodzajną Golę, czyli to byli ludzie goli, czyli wykarczowanej golizny, na której można było uprawiać rolnictwo. Gola była w stanie wyżywić sporą grupę ludzi, dlatego też Golężyce chętnie osiedlili się w tym rejonie Śląska, licząc na to, iż szybko zdobędą żywność, a kiedy była żywność, można było mieć więcej wojowników. Mając więcej wojowników, można było prowadzić działania bardziej ekspansywne, bardziej nastawione na zewnątrz. Mieszkano w chatach drewnianych, podstawą wyżywienia było rolnictwo i hodowla zwierząt. Istniało rzemiosło, wykonywano z metalu i broń, i także narzędzia rolnicze i wszelkie takie przydatne w domostwach narzędzia. Przede wszystkim posługiwano się jednak wyrobami z drewna, które były stosunkowo tanie. Wykorzystywano także kości, wykorzystywano poroże, z których wykonywano przedmioty codziennego użytku. Panował obrządek ciałopalny, czyli zmarłych palono na stosie, po czym te szczątki zmarłego zbierano i umieszczano w urnach, lub też zdarzają się groby, gdzie nie wkładano tych szczątek do urn, tylko ze szczątkami stosu pogrzebowego rozsypywano taką warstwę kości, popiołu, po czym przykrywano ją warstwą ziemi, usypywano stożek. Ale oprócz tego warto dodać, że nie tylko pod kurhanami tych zmarłych chowano, bo są też groby płaskie, na powierzchni niewidoczne. W niektórych grobach chowano po kilka osób. Mamy takie przykłady, gdzie mamy szczątki kilku zmarłych w jednym kurhanie. I co jest dosyć ciekawą rzeczą, zdarzają się też szczątki spalonych zwierząt. Być może w formie jakiejś ofiary też te zwierzęta palono i wkładano do grobu. O kulturze duchowej Golężyców wiemy nieco więcej. Najprawdopodobniej byli oni chrześcijanami i to już na początku IX wieku. Dowodzą tego materiały kopalne. Odnaleziono resztki ceramiki, a na wnętrzu tej ceramiki są krzyże, co mogłoby świadczyć, nie tylko mogło, ale świadczy o tym, iż Ewangelia Chrystusowa dotarła w ten rejon jeszcze przed rokiem 864, a więc ponad 100 lat przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o Golężycach pochodzi z około 845 roku. Znajdujemy ją w dziele tzw. geografa bawarskiego. Jest ona jednak na tyle lapidarna i nieprecyzyjna w swojej treści, że mnoży tylko domysły naukowców i historyków. Wiemy tylko tyle z geografa bawarskiego, czyli źródła spisanego około 845 roku, że plemię Golężyców tutaj nad Górną Odrą, a być może i nad Górną Wisłą funkcjonowało i że miało 5 grodów i że było plemieniem niewielkim w porównaniu na przykład do Opolan. Natomiast gdzie znajdowało się te 5 grodów, to już spisano setki stron. Zajmowali się tym nie tylko historycy, ale przede wszystkim archeolodzy. Granice władztwa golężyckiego wyznaczano w różny sposób. Prawie na pewno jednym ze wzmiankowanych 5 grodów był Grodziec nad Morawicą i Lubomia. Czy był nim także Racibórz? Tu zdania są mocno podzielone.
Tym grodem gołężyckim na pewno nie był Racibórz, dlatego że ślady kopalne z terenu zamku raciborskiego pochodzą dopiero z wieku XI. Grodem gołężyckim usytuowany w tej części Górnego Śląska był gród w Lubomii. Dopiero upadek Lubomii pod ciosem państwa wielkomorawskiego, pod ciosami wojsk Świętopełka Morawskiego około roku 865-6 doprowadził do likwidacji Lubomii i wtedy otworzyła się droga dla wielkiej kariery Raciborza jako najważniejszego grodu w tej części Śląska. Grodem, który stuprocentowo istniał, to był gród Hradec dzisiejszy, w średniowiecznych źródłach nazywany Grodźcem, albo też wręcz Grodźcem Gołężyckim. Taką zapiskę mamy z roku 1069, jak również 1155, gdzie expressis verbis jest napisane, iż Grodziec Gołężycki znajdował się na południowym pasie rubieży dawnego państwa polskiego i państwa czeskich przemyślidów. Racibórz jest to jedna z hipotez. No, prawdą jest, że mógł nie być, prawdą jest, że mógł być. To jest hipoteza badawcza, tak jak wspomniałem, związana z tym, że źródło z IX wieku jest dość nieprecyzyjne. Więc jeśli Racibórz należał do systemu grodów gołężyckich, to najprawdopodobniej był albo małym grodem, bo wielu badaczy, archeologów domyśla się, że oprócz tych 5 grodów dużych funkcjonowała jeszcze dość duża liczba takich mniejszych siedlisk i być może Racibórz takim właśnie mniejszym siedliskiem dla Lubomii był. O tym, że oprócz 5 wspomnianych przez geografa grodów istniały jeszcze inne osady, świadczyć mogą chociażby kurhany w Lesie Obora. Moim zdaniem na pewno istniała jakaś osada w tym okresie, czyli w okresie VII-VIII wieku, która znajdowała się stosunkowo niedaleko, na tyle niedaleko, żeby nie było kłopotu ani z transportem tych zmarłych, ani z pewną opieką, którą na pewno otaczano takie miejsce na tyle ważne dla społeczności. Więc dla mnie odległość pomiędzy Lubomią a Oborą Raciborską jest zbyt duża, żeby to było cmentarzysko ludności, która zamieszkiwała właśnie w tamtych okolicy i przypuszczam, że gdzieś w okolicy właśnie bliżej Markowic czy Brzezia znajduje się pozostałość jakiejś osady wczesnośredniowiecznej. Wynika to oczywiście z tego, ze sposobu eksploatowania terenu. No, trzeba było uprawiać rolnictwo, trzeba było hodować zwierzęta, więc osady musiały być otwarte, te nieobronne, rozproszone w pewnym terenie, w pewnej odległości od siebie. Natomiast ten gród warowny spełnia takie funkcje refugialne, tak my je nazywamy, czyli po prostu funkcje obronne, gdzie mogła się ta ludność ze swoim dobytkiem, ze zwierzętami też zgromadzić. Kiedy i na jakich dokładnie terenach żyli Gołężyce? Odpowiedzi na te pytania przynieść mogłyby badania archeologiczne prowadzone współczesnymi metodami. Ostatnie prace prowadzone niemal pół wieku temu nie były bowiem na tyle precyzyjne. Niewiele jest też źródeł pisanych o Gołężycach. Poza zapiskiem geografa bawarskiego znanych jest zaledwie kilka dokumentów wzmiankujących o tym słowiańskim plemieniu. Wiemy, że na pewno mieszkali w tej części Górnego Śląska od nazw Gola, często stosowanej w dokumentach czeskiej kancelarii królewskiej, jak również kancelarii książęcej w Raciborzu. I taka Gola jest wzmiankowana na dokumencie Mikołaja II, księcia raciborskiego z dynastii Przemyślidów, jak również na dokumencie Wacława Raciborskiego, gdzie jest mowa o Goli naprzeciwko Raciborza w pobliżu Opawy. Jak dokładnie potoczyły się losy naszych przodków? Początkiem końca, a jednocześnie utorowaniem drogi do przyszłej kariery Raciborza było zniszczenie grodu w Lubomii w połowie IX wieku przez wojska Świętopełka. Datą graniczną jest zaś rok 1108, kiedy to według zapiski Gala Anonima wojska Bolesława Krzywoustego zajęły gród raciborski, a tym samym północną część terytorium plemiennego Gołężyców. Ziemia gołężycka została przepołowiona. Południowa część z dzisiejszym Hradcem została przy państwie Przemyślidów czesko-morawskich. Północna część z Raciborzem dostała się w ręce polskich piastów. Ta sytuacja spowodowała dalekosiężne skutki. Przede wszystkim zarzutowała na późniejsze granice diecezji kościelnych, a co za tym idzie, diecezja kościelna wywierała swój wpływ przez język.
Z diecezją wrocławską wchodził tutaj bardzo mocno język polski, a z diecezją ołomuniecką, gdzie znajdowała się południowa część urodzajnej Goli, wchodził język czeski. No i rzutowało to na zachowywanie się ludności. Ludność zapomniała stopniowo, iż wywodzą się z jednego pnia, zamieszkując po różnych stronach polsko-czeskiej granicy państwowej. Stąd świadomość po dawnych wspólnych przodkach w Raciborzu i Opawie dzisiaj jest praktycznie żadna. Gdzie zatem szukać śladów tego słowiańskiego plemienia? Swoją podróż warto zacząć od Lubomii. W miejscu grodziska Golężyców do dziś stoi wysokie na kilka metrów podwójne obwałowanie dawnego grotu. Pozostałością po Golężycach są także kurhany, czyli grobowce w postaci usypanych kopców, znajdujące się w raciborskim lesie Obora. Oprócz materialnych artefaktów, ślady Golężyców możemy odnaleźć na przykład w nazwach miejscowych, takich jak Cholasowice czy Goleszowice. Hradec i Racibórz, dwa golężyckie terytoria, łączy coś jeszcze. Legenda, czy też jak wolą inni, lokalna tradycja o spotkaniu poselstwa księcia Mieszka z poselstwem czeskim, które wiozło dla Piasta księżniczkę Dobrawę. No i tej tradycji byłby jakiś sens, no bo gdyby popatrzeć na ukształtowanie terenu, na walory tego terenu, to ta wspólnota dziejów Racibórza i Hradca sprowadza się właśnie do tego, że Hradec zamyka południowe flanki Śląska, a zamek w Raciborzu zamyka północne flanki dawnego władztwa Golężyców. No i Hradec jest pod tym kątem takim symbolem tych kontaktów polsko-czeskich, no bo przecież miało to miejsce jeszcze przed chrztem Polski. No i później przez około 100 lat ten żywioł polski-czeski się właśnie w tym miejscu zmagał. Co zawdzięczamy Golężycom? Śmiało można powiedzieć, że miejsce, w którym żyjemy. Czym innym, jak nie dziedzictwem Golężyców, są zamki zbudowane w miejscu słowiańskich grodów rękami potomków golężyckich plemion. Zamek w Hradcu nad Morawicą i zamek piastowski w Raciborzu. Zamek w Raciborzu w XII wieku staje się siedzibą kasztelana polskiego, w drugiej połowie XII wieku staje się siedzibą księcia opolsko-raciborskiego Mieszka I, zwanego Laskonogim, który jednoczy krainę nad Górną Odrą, tą polską część, no a Grodziec robi już karierę w państwie czeskim, zostaje przejęty w wieku XI przez Czechów, należy najpierw do księstwa ołomunieckiego, później staje się do 1400 roku stolicą księstwa opawskiego. W połowie XIII wieku król Przemysł Otokar przebudowuje gród drewniano-ziemny na gotycki zamek, powstaje warownia trudna do zdobycia z potężnymi fortyfikacjami. W przypadku Raciborza no, ta przebudowa zaczęła się troszkę szybciej, bo początek XIII wieku, za czasów księcia Kazimierza, on większość czasu spędzał w Opolu, ale doceniał wartość i ważność Raciborza w tym systemie obronnym południowych granic piastowskich. No i zaczynają powstawać mury obronne, gotyckie i ten proces budowy zamku gotyckiego kończy się praktycznie koniec wieku XIII, nawet XIV. Obydwa zamki były wielokrotnie przebudowywane, a wiatr historii nie był dla nich jednakowo łaskawy, stąd różne są ich losy i współczesny wygląd. Zamek w Hradcu jest jednym z trzech największych kompleksów zamkowych w Czechach. Składa się z dwóch części. W starszym, niepozornym białym zamku eksponowanych jest kilkadziesiąt wspaniale urządzonych komnat. To właśnie on jest świadkiem historii. W Białym Pałacu bawili tacy goście jak Ludwig van Beethoven, Amadeusz Mozart, Franciszek Liszt czy Paganini. Na cześć sławnego kompozytora od roku 1961 odbywa się tu konkurs muzyczny młodych pianistów i skrzypków pod nazwą Hradec Beethovena. Bramę kompleksu w Hradcu tworzy zaś czerwony zamek, imitujący gotycką budowlę. W rzeczywistości wzniesiony w XIX wieku dla służby, wzorowany na przysadzistych średniowiecznych fortecach, dziś kryje w sobie hotel, restaurację i salę koncertową. Będąc w Hradcu, koniecznie trzeba też obejrzeć Białą Wieżę i przespacerować się po rozległym, romantycznym angielskim parku, którego rozdziela rzeka Morawica. Jest to obiekt, który oferuje odwiedzającym dwie trasy zwiedzania, główną i uzupełniającą, zamkową galerię, małą i dużą, a także galerie dodatkowe i salę obrzędową. W zbiorach zamku znajduje się mniej więcej 11 tysięcy eksponatów oraz 20 tysięcy historycznych ksiąg. Wszystko to można podziwiać przez cały rok. Podczas zwiedzania głównej trasy możemy zobaczyć najbardziej wyjątkowe pomieszczenia, mianowicie salon, w którym palono cygara, salę bilardową, wielki i mały salon gościnny,
gościnny, sypialnię księżnej, salon łowiecki, tak zwaną izbę Huberta i inne pomieszczenia dodatkowe. Wystawy towarzyszące odbywają się 2-3 razy w roku. Można je zobaczyć w ciągu jednego dnia, aczkolwiek zapraszamy zwiedzających do skorzystania z noclegu w zamkowym hotelu oraz spróbowania posiłków w zamkowej restauracji. W 2014 roku zakończył się generalny remont Białego Zamku i obiekt w całości udostępniany jest do zwiedzania. W ciągu roku odwiedza go nawet 50 tysięcy turystów, a liczne koncerty, występy teatralne, turnieje szermierki, imprezy kulinarne i wystawy sprawiają, że liczba odwiedzin wzrasta do 200 tysięcy. Z czeskiego Hradca zapraszamy do Raciborza. Tu z raciborskiego Piestowskiego Zamku wywodzi się córka raciborskiego księcia, księżna Eufrozyna, matka króla polskiego Władysława Łokietka. To stąd wyruszył po tron krakowski wnuk Bolesława Krzywoustego, twórca późniejszego Górnego Śląska, senior piestowskiej dynastii Mieszko Laskonogi. Tymże zamkiem drogą fałszerstwa próbowali zawładnąć krzyżacy. Zabytek należał do Jerzego Hohenzollerna, brata ostatniego wielkiego mistrza krzyżackiego w Prusach. Władała nim Izabela Jagiellonka i polscy Wazowie. Do historii przeszedł obiad, po którym król Jan III Sobieski został tu ograny przez najszpetniejszą damę. Znajduje się tu najładniejsza w Polsce XIII-wieczna kaplica zamkowa pod wezwaniem świętego Tomasza Becketa, zwana Śląską Saint-Chapelle. Do dziś działa najstarszy górnośląski browar, a jak wieść niesie z podziemi starej baszty, wjedzie do lewobrzeżnego miasta tajne przejście pod Odrą. Zamek swój blask odzyskał w 2012 roku po trwającej kilka lat gruntownej odbudowie współfinansowanej przez Unię Europejską. Dziś jego dziedziniec w okresie wiosenno-letnim tętni życiem. Odbywają się tu cyklicznie jarmarki kwiatowe, noce z duchami, spotkania z historią, festiwal nauki czy inscenizacje przemarszu wojsk króla Jana III Sobieskiego. A kaplica i zamkowe wnętrza zapraszają turystów przez cały rok. Serdecznie zapraszamy na różnego rodzaju wystawy. Mamy wystawy stałe oraz wystawy czasowe. Jest Izba Tradycji Śląskiej Służby Więziennej, jest Izba Straży Granicznej, jest Izba Policji. Mamy wiele eksponatów. Jest tak zwane Śląskie Sherwood, gdzie dzieci mogą zapoznać się z różnymi zwierzątkami, które żyły i żyją na ziemi raciborskiej. Można oglądać u nas wystawy obrazów, które przybywają do nas z całego świata. Są to wystawy dzieci i młodzieży, ale także artystów uznanych w całym świecie. W naszym Zamku Piastowskim w Raciborzu działa również punkt informacji turystycznej, który jest otwarty przez cały rok. W godzinach od 10 do 18 w tym okresie wiosenno-letnim można nas odwiedzać i pracownicy tego punktu informacji chętnie przybliżają historię obiektu i oprowadzają wszystkie zainteresowane grupy i każdego indywidualnego turystę po zamku.